drodzy członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zapraszamy w tym roku w sobotę 27 września do Katowic, do kościoła Matki Kościoła Niepokalanej Uczynki Wolności, kościoła, który został wybudowany jako wotum na kamieniu węgielnym zaczerpniętym z Wawelu, z grobu Stanisława Biskupa i Męczennika, poświęconym 35 lat temu wraz z proklamacją dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Nowym Targu, aby na nim był wybudowany kościół wotum wdzięczności, aby na nim był wybudowany kościół wotum wdzięczności za dzieło wyzwolenia. W tym kościele w 35. rocznicę krucjaty poświęcenia kamienia węgielnego rozpoczniemy pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nabożeństwem, którym będzie przewodniczył moderator generalny Ruchu Świętego, ksiądz Adam Wodarczyk, konferencji byłego moderatora generalnego księdza Henryka Bolczyka o intuicjach sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego na temat wolności i wyzwolenia, a także potem przejdziemy drogą krzyżową ze świadectwami ludzi, którzy tą krucjatę od lat stanowią i w jaki sposób jej podejmują posługę, by kończąc właśnie przy gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kiedyś stał barak, w którym znajdowała się krucjata w szczęśliwości, by wspomnieć też to dzieło, by potem o 15 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity katowickiego Wiktora Skworca uczestniczyć w Eucharystii pod jego przewodnictwem, by potem udać się do ogrodu kurialnego blisko katedry, by świętować przeżywanie wspólnoty nowych dzieci Bożych, wspólnym tańcem, zabawą, jak i wspólnym posiłkiem, wspólnym dzieleniem się radością, ciastem, tą radość, byśmy rzeczywiście przeżywali tą radość Bożej dzieci, radość, do której też wzywa papież Franciszek, radość płynącą z życia wiarą, życia Bożego, życia prawdziwie twórczego, w twórczej abstynencji, w radosnym sposobie przeżywania codzienności. Katowice dla dlatego, że ten kościół, wotum wdzięczności, ale też i ze względu na pierwszą krucjatę, krucjatę wstrzemięźliwości lat 57-60, można powiedzieć, że tu ta myśl wolności i wyzwolenia, która potem była i jest w dziele Ruchu Światło Życie bezustannie obecna, zapoczątkowała się właśnie tu w Katowicach, w tym dziele krucjaty wstrzemięźliwości. Po pierwszych spojrzeniach Blachnickiego przez kilka lat pracy wikarego diecezji katowickiej, widział, że problem uzależnienia od alkoholu, problem nieczystości już wówczas się rzeżących ponad pół wieku temu, stanowił trudność w przyjęciu osobistym Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dlatego ta krucjata, krucjata wyzwolenia człowieka, jest jej spadkobierczynią. Wtedy na zakończenie krucjaty przy jej likwidacji sługa Boży mówił te profetyczne słowa: dziś niepokalana odnosi swój wielki triumf. Była w tym zapowiedzi całego dzieła Ruchu Światło Życie i krucjaty wyzwolenia człowieka. Była niepokalana, zgodziła się na zniszczenie jej dzieła, to na pewno przyszykowywała sobie dlatego znacznie większe i mocniejsze dzieło. Dlatego niech nie będzie w nas ospałości, jakiegoś wycofywania się, czy myślenia o tyle kilometrów jechać do Katowic. Podejmijmy ten trud, aby poczuć też moc, jaka jest w krucjacie, jaka jest we wspólnocie krucjaty, nie w pojedynczych ludziach, ale we wspólnocie ludzi, którzy są ludźmi dobrej woli, którzy żyją konkretną duchowością, duchowością nowej kultury. Serdecznie więc zapraszam do Katowic. Was, kochani członkowie i kandydaci krucjaty, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu prawdziwa wolność człowieka. Jak to mówił sługa Boży ksiądz Franciszek, wolność Boża. Przypomnijmy datę. Jeszcze raz przypomnijmy datę, sobota 27 września, rozpoczęcie w kościele wotum Matki Kościoła Niepokalanej Uczynki Wolności przy ulicy Gawrona 20 w Katowicach na Brynowie, a potem przejście przez Park Kościuszki do katedry, by potem przy ulicy Jordana przeżywać mszę świętą, jak i w ogrodach kurii metropolitalnej znajdującej się przy ulicy Jordana przeżywać wspólne świętowanie.